Proszę Państwa, powiem tak. Nie jestem historykiem, a będąc burmistrzem, czy chcę, czy nie chcę, jestem uznawany za lokalnego polityka. Uważam, i to moja indywidualna obserwacja, ale być może się mylę, że im bardziej politycy potrzebują zawładać faktami historycznymi na swoje potrzeby, tym źle dla przekazywania tego, co istotnego w dorobku historycznym danego narodu. Takimi słowami burmistrz Myszkowa rozpoczął konferencję zorganizowaną z okazji 35. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Odbyła się ona 14 grudnia w myszkowskim MDK. Referaty wygłosili m.in. dr Jarosław Neja, dr Jarosław Durka oraz dr habilitowany Kazimierz Miroszewski. Mój referat będzie poświęcony, co zachowało się w materiałach Służby Bezpieczeństwa na temat stanu wojennego, skutków stanu wojennego. Jak się okaże, aż tak dużo się nie zachowało, jakby się można było spodziewać. Wiele osób tak naprawdę z młodego pokolenia nie pamięta, czym był stan wojenny i co to był stan wojenny. Bardziej ci, którzy byli już powiedzmy w wieku dorosłym, ewentualnie byli internowani, bo parę osób z Myszkowa jednak w internowaniu przebywało. Na konferencję przybyły osoby pamiętające stan wojenny, ale też takie, które znają go tylko z lekcji historii. To jest bardzo ważne dla mnie. To są uczniowie z mojej klasy. Jestem nauczycielem, wychowawcą tej grupy. Oni chodzą do gimnazjum, w programie nauczania nie mają XX wieku tematyki stanu wojennego, zapoznają się z tym dopiero w przyszłym roku w liceum. No i ja uważam, że to akurat było złe posunięcie, tak? czyli wycofanie tej tematyki dotyczącej XX wieku z programu gimnazjum. No, tym bardziej zachęcam uczniów, jeżeli jest taka okazja, żeby przychodzili, posłuchali, mogli porozmawiać na tematy dotyczące tej historii najnowszej Polski. Uczniowie mogli posłuchać, czym charakteryzowała się ówczesna rzeczywistość. Pustymi ulicami w nocy od 22 obowiązywała godzina policyjna. Po drugie kolejkami za wszystkie niezbędne rzeczy do życia. No i takimi patrolami, które sobie krążyły po mieście milicyjnymi. Organizatorami konferencji byli Referat Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Myszkowie, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.